Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Witam się z wami w dosyć nietypowy sposób, ponieważ też, jak wiecie, w nietypowych czasach przyszło nam dzisiaj żyć. 6 lat temu to ja żegnałem się z murami zespołu szkół ekonomicznych numer 2 w Krakowie, tak jak i wy w dniu dzisiejszym. Z tym, że ja mogłem to zrobić w troszkę inny sposób, bo 6 lat temu siedziałem na ławce sali gimnastycznej wraz ze swoimi kolegami z ławki szkolnej. Oglądaliśmy występy artystyczne, przemówienia nauczycieli, podziękowania dla nauczycieli. Wy takiej możliwości nie macie, jednak jestem pewien, że lata spędzone w tej szkole będą dla was czymś wspaniałym, czymś, co będziecie bardzo dobrze wspominać i chętnie będziecie wracali do murów tej szkoły. Od siebie chciałem wam życzyć jedno, żebyście pewnie szli przed siebie w przyszłość. Zapamiętajcie, że marzenia, które macie dzisiaj, to one zbudują waszą przyszłość i trzymajcie się ich, realizujcie swoje cele. Na zakończenie chcieliśmy wam dać coś od siebie. Wraz z absolwentami naszej szkoły, z zespołem artystycznym, z panią Magdaleną Mazurkiewicz, z całym gronem pedagogicznym i dyrekcją naszej szkoły przygotowaliśmy dla was pewną niespodziankę. Słowem wstępu, pamiętajcie, że po każdej burzy zawsze wychodzi słońce, a najważniejsze są te dni, których jeszcze nie znamy. Zapraszam! Poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję. Odpowiedzi szukaj. Czasu jest tak wiele, bo ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które
cieszcie się z małych rzeczy i dużo uśmiechu.